Donald Tusk skrytykował decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. W dosadnym wpisie szef rządu stwierdził, że wynika ona z braku serca. To kolejna ustawa, uchwalona przez parlament, którą prezydent kieruje do TK w związku z nieobecnością w nim Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W sobotę Donald Tusk odniósł się do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. We wpisie nawiązał też do prezydenckiego weta wobec ustawy zezwalającej na dostęp do pigułki dzień po osobom od 15 roku życia. W piątek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja przesuwa do 1 kwietnia 2025 roku termin wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Sama nowelizacja weszła w życie 31 marca po podpisaniu przez prezydenta Dudę, co stało się 18 marca. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej jest kolejną, którą prezydent wysyła do TK w trybie kontroli następczej, w związku z nieobecnością w Sejmie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których prezydent wciąż uważa za posłów. 29 marca prezydent zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego, która umożliwiała dostęp bez recepty na tabletkę dzień po dla osób powyżej 15 lat. Decyzję uzasadnił poszanowaniem konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci. Jednocześnie prezydent zadeklarował otwartość na przewidziane w ustawie rozwiązania w odniesieniu do kobiet pełnoletnich. Reakcją rządu jest rozwiązanie dotyczące antykoncepcji awaryjnej, które resort zdrowia nazwał Planem B dla polskich kobiet. Od 1 maja ma zacząć obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia, które zakłada dostępność tzw. tabletki dzień po dla osób powyżej 15 lat po przeprowadzeniu stosownego wywiadu. Projekt trafił już do konsultacji publicznych. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.